Dzień dobry, witam serdecznie i tutaj już pojawia się pierwszy problem. Normalnie bym powiedział w hali targowej, ale mamy nową nazwę Gwar Food Hall. Czyli jak powinienem powiedzieć, witam w Gwar Food Hall. I pierwsza bolączka tego miejsca, nowa nazwa, która internautom nie do końca przypadła do gustu. Można przeczytać komentarze liczne na ten temat i zobaczymy, jak sobie to miejsce radzi otwarte na nowo. Zapraszam. Właśnie w ten weekend jest ponowne otwarcie Gwar Hali. Brawo! Mówią brawo. I jednym z wydarzeń są zawody w jedzeniu hamburgerów, które właśnie się odbywają za moimi plecami. Sami ocencie, czy to jest zachęcające na nowe otwarcie i kusząca opcja dla mieszkańców. Dobra, pani wyjaśniła zasady. Kto zje pierwsze 3 hamburgery, ten wygrywa. Smacznego, chłopaki, zawody trwają, najlepsze, a ja tymczasem jestem na antresoli, która jest, no cóż, jak widać, pustawa. Dobra, to jest dobry moment, żeby umiejscowić na osi czasu historię hali targowej, oczywiście tą najnowszą. W 2016 roku została wykupiona ponownie przez miasto, by w roku 2020 została również przez nasze miasto wyremontowana. Rok później, rok 2021, hala podpisała, miasto podpisało umowę, znalazło operatora hali, który postanowił otworzyć ją w roku 2022. No i od tego momentu zaczęło iść wszystko pod górkę. Nie udało otworzyć się hali w roku 2022. Stało się to później, stało się to rok później, w sierpniu 2023. No i niestety zbyt długo nie działała. Po 5 miesiącach, czyli w styczniu tego roku 2024, została zamknięta i oto ponownie w ten weekend jest otwarta na nowo. I jestem tutaj, żeby zobaczyć, czy są tu jakieś zmiany, które wskazują na to, że hala lub Gwar Food Hall może uniknąć tego, co się wydarzyło nie tak wcale dawno temu, krótko po otwarciu. Wracając jeszcze do zamknięcia hali ze stycznia, restauratorzy uważali, że to oni wypowiedzieli umowę operatorowi, a operator powiedział, że to on wypowiedział umowę im, bo ma nowy pomysł na ten projekt. Pokażę wam jeszcze ogródek. Poza halą można... Jest niedziela, godzina 14 i jedyne dwie osoby, jakie tu są, to chyba pracownicy tutaj restauracji, ale gości nie ma. I właśnie dlaczego ten projekt z początku nie wypalił, jak udało mi się dowiedzieć, koszt jednego boksu... Słucham? Ja wiem, wiem, jedzenie burgerów na czas, nie? Ponoć koszt jednego boksa wynosił 16 tysięcy złotych, 8 tysięcy za sam boks, 8 tysięcy dodatkowych opłat. No i przy takich kosztach nic dziwnego, że nie wszystkie punkty wytrzymały. Dodajmy do tego jeszcze koszt dwóch pracowników. Jeśli są legalnie zatrudnieni, to
koszt pracodawcy to na jednego wynosi 5000 zł, dwóch to jest 10 tysięcy zł, więc 16 tysięcy za sam najem. Dycha za dwóch pracowników to jest 26 tysięcy, więc jeszcze są na pewno inne koszty, więc każdego dnia tysiaka kosztów. No cóż, dużo i nie każda knajpka mogła sobie z tym dać radę. No i też jednym z zarzutów mieszkańców oczywiście były ceny, które zobaczymy zaraz, ale nic dziwnego, że jest trochę drożej, skoro są takie koszty lokalu, a nie inne. Więc restauratorzy muszą w jakiś sposób to zrównoważyć. Ja osobiście bardzo się cieszyłem, jak to miejsce zostało otwarte i jestem mimo wszystko zwolennikiem, a nie przeciwnikiem. Dlatego, kiedy zostało zamknięte, było mi smutno, a teraz cieszę się na nowo i mogę sobie coś wybrać do zjedzenia i skorzystać z oferty. Dobra, obiecałem wam ceny. To pierwszy punkt. Silk and spicy. Około 38 zł za danie. Tajszy jest Tom Kha Gai, ale to jest zupa, okej. A curry około 38 zł za danie. Manufaktura pierogów. No i fajnie, że jakieś polskie danie. I tutaj cena jest 32 zł za 6 sztuk. Klasyków słodkie 36 zł. I dalej idzie tylko w górę. Bad Boy Burger od 34 zł. Johnny Pizza od 12 zł za kawałek margarity. Za mną znajduje się bar, który ma być wizytówką tego miejsca, który zresztą ma być czynny godzinę dłużej niż wszystkie pozostałe punkty gastronomiczne. Czyli w piątek i w sobotę do godziny pierwszej w nocy. Dobra, czyli podsumowując, mamy do wyboru pancake'i, pierogi, azjatyckie danie, frytki, burgery, pizzę na kawałki i bar. Dobra, kończąc film, chciałbym poznać wasze zdanie, żebyście napisali w komentarzu, dlaczego waszym zdaniem lokal nie wytrzymał pierwszej próby i został zamknięty. Oraz druga sprawa, czy zmiany, które tutaj nastąpiły, pozwolą na to, żeby tym razem się udało. Piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę. Dziękuję wam bardzo. Oto mój raport z Gwar Food Hall. Siema!